Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Spellforce Zakonie Świtu. No i cóż, zaczynamy być coraz gorzej ogólnie w tej chwili. W poprzednim odcinku zginął Sartarius zabity przez Mrocznego, który przy okazji zapierdolił nam jak cygan kamień Feniksa oraz Księgę Przywołania. No i cóż, lecimy w tej chwili do Doliny Nocnego Szeptu, by przedrzeć się przed nią i pójść do... jak to się nazywało? Urgat. W którym jest główne siedlisko ostrze. No dobra, nie przeciągając. Wchodzimy do portalu. Tak. Chcę przejść przez portal oczywiście. No i dobra. Zobaczymy, co będzie się działo. Jakiś filmik, coś? Nie, filmiku nie ma, ale ja od razu widzę pozycję wroga. Jak miło po prostu. Wchodzę na mapę i widzę pozycję wroga. Po prostu to jest dokładnie to, o czym zawsze marzę. Powiedzieć wroga chwili, kiedy wejdę na mapę. Dobra. Tak, obrońca ostrzy, 25 poziom. Niż ma to. Zapiszemy od razu. Wiesz, save. Jebany, zamrozi mnie. Jeszcze mi tak gówno zrobisz. In. No może nie gu... A... Mało mi uczynisz. Tak, tu są te plące kwiatki, do których miałem nie podchodzić, tyle co pamiętam. Z tego co mówił mi Kraik. Jezu, ile to... Dobra, przedostaniesz przez te tereny będzie trudno. Ma się udać na południe, no dobra. Dobra, może teraz szybciej ubijemy. Giń w końcu. Jebane. Jestem skurczybyk. Wiesz, że go trafić ciągle nie możemy, no... Chryste, panie. No i jeszcze zamroził mnie. Na koniec swojego życia. Odwróć się, Aria, i... Oj. Umierię. To po prostu śmieszne. Okej, pad. Pad jebany. Dobra. Może drugiego postaram się ominąć. W jakiś sposób. Muszę przejść się na południe, no dobra. Postaram się lawirować. Jezu, to są te kwiatki wszędzie. Wszędzie kwiatki, ostrza, po prostu piękna i bardzo przyjazna kraina. Uwielbiam takie. Dobra, idziemy. Jezu, ten obrońca. Idź pan. Przejdź pan. Idziesz pan tu. Idziesz pan tu. Dobra. No my się trzymamy trochę z tyłu. I on przejdzie. O, a może uda mi się przebiec za nim? Tędy chyba muszę iść. Pierdol się! Tak. Dobra, przepraszam. Nie powinienem w końcu przeklinać. Nie. Uff, odbiło się zaklęcie. A, jak miło. I jebną mnie znowu zaklęciem. Jebane. No nie, drugi obrońca. Dobra, ja się wycofuję gdzieś tu. Może odpuści. Nie, ja go ewidentnie muszę ominąć. Słuchajcie, wczytam grę, zaraz do was wrócę. Dobra, jestem z powrotem, no i cóż, lecimy na speedzie. W tej chwili, ponieważ... Innego sposobu niż ominięcie go nie widzę. O!
Nie, dobra. Jeszcze raz czytam. Sekunda, zaraz wrócę. Dobra, już jestem. No i cóż. Tak, on jest ewidentnie za mocny na moją postać, w takim razie muszę jakoś wyczuć go tutaj i ominąć. No chyba kółka robi wokół tego czegoś. O! Ja pierdolę. Tak, jestem po prostu genialny. Dokładnie. No to cóż, czekamy tutaj. Chyba nie zauważy mnie, jak będę tak stał. Nie czekamy, aż obejdzie to. Kurczę, szkoda, że tu nie mam monumentu bohaterów, bo był znacznie łatwiej jednak. Niech se obejdzie. Okej, okay. I teraz go, 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 go! Nie. Dobra. Nie ma wyjścia, staję z nim do walki. No nie, drugi. ZW. Znaczy, czytam grę. Ach, a taki miałem zapał przed chwilą do grania. I tak zjebały mi ten zapał. Dwa pieprzone ostrza. Dobra. Oj, to skurwysynie, jeszcze się podleczę. Aria. No. Aria! Dlaczego nie mogę? Uff. Chyba to umrę teraz. No, z pewnością umrę. No nie, zamroził mi jeszcze. A może przeżyje? Nie. Nie wiem, co mi daje opiekę, ale ją wziąłem. No i tak to się kończy. Muszę się przez niej przebić, bo mi jeszcze nie da rady po prostu. Dobra, teraz już pozwolę, żeby się odrodził jako Man Hero. Nie stracę to trochę życia. I tak, ja mogę z nim walczyć, ale jak mam pełne zdrowie. Czyli musiałbym się ciągle uzdrawiać. O, nie wiem, nawet straciliśmy expa. No więc może być. Ujdzie. W każdym razie chodźmy. Załatwimy skoczybyka. Ciekawe, czy on się uzdrowił. Czy się zdążył uzdrowić? O, nawet nie. Tym lepiej. Chodź tu. Chodź. Też, też. Mam nadzieję, że ten się nie przyłączy. Ajajajajaj. Dobra. No nie, on mi ciągle zamraża. Tak, stracimy cały cień na przechodzeniu obok patroli ostrzy. Aj. Enemies beware.
No giń! Nareszcie. No i cóż, teraz muszę się uzdrowić, tak, żeby tego ominąć. Z taką ilością, że się nie ma szans z nim. Jeszcze narobię chyba większe kółko. Ale może tu sobie pobiegnę. Chwila. Save, kolejne. I spróbujemy. No, no, odsuń się, odsuń się. Okej. Dobra, tego zabijemy, wielkie odkacza. Jego dam radę chyba utłuc. Tylko, chwila. Może walczmy na moich warunkach, czyli tutaj. Jak najdalej od tego przeklętego obrońcy. O, tego to lejtowo. Tak, to są kwiatki, tędy nie przyjdzie, musimy chyba tędy iść jakoś. Dobra, ten padł. Weźmy topkę mnich, dobra, nic ciekawego. Kolejny save, będę saveował co chwilę teraz właściwie. Ponieważ cholera wie kiedy coś spieprzę. Tak naprawdę mówiąc. Dobra, tędy. Ten mnie ciągle nie wyczaił. Miło, miło. No nie, kolejny. Okej. Będzie jeszcze tu? Czy nie? Shit! Jebani! Tak modlę się, żeby mnie nie zauważył. Okej, poszedł sobie. Zobaczmy, jakie on kółko będzie robił. Ale wow, jakie mam przejść tędy? Jakie mam tędy przejść? Tutaj też te kwiatki. Wszędzie te kwiatki. Dobra, może jak przebiegnę koło nich szybko, to dam radę. Dobra, podejdźmy już tam. Przynajmniej tyle, że biegamy szybciej od nich. Jeden plus. A co to za plus, skoro oni tak nas z zaklęciami miotają? Tak to mógłbym przebiec po prostu koło nich na hałatach, tak? Okej, okay. Epic. Safe. No, no, przejdź, przejdź, okej. Okay. Idziemy dalej. I teraz te kwiatki. Dobra. Nie! Nie! Dlaczego? Dobra, cofam się tu gdzieś. Tak, z jedną sobie radę. Gorzej będzie, jak długo będzie się ze mną walczyć. Okej. Okay. No. Zrobię save, ponieważ chcę teraz przejść koło niego przebiec. Tylko tych jebanych kwiatków. Po prostu run. O, wiem, tędy mogę przejść. No, nice. Uff. Nie no, skradam go mam misja w strategii. Geniusz to wymyślił. Skoro już tu przebiegłem, to kolejny save.
Aha, mnóstwo sejwów. Nie wiem, kto wpadł na pomysł takiej misji w strategii, ale spoko. Muszę unikać kwiatków, oszy i Bóg wie czego, co jeszcze. Czego jeszcze? Oj, kolejne ostrze. Dobra, ten zawrócił. Miło. Jeden zachował się przyzwoicie i szedł z drogi. O. Chyba wyszedłem z tego niebezpiecznego terenu już. Bo się sceneria zmieniła. Uff. No, i muzyka się zmieniła. Nareszcie. Ile na to straciliśmy? 16 minut. Mam nadzieję, że niektórzy z was jeszcze zostali przed filmem. Przy filmie. Bo jednak to było idiotyczne i prawdopodobnie nudne do oglądania. Dobra, tutaj. Już widzę zabudowania. Mam nadzieję, że dochodzę do pozycji elfów. Albo do czegoś, co kiedyś było pozycjami elfów. Przynajmniej. No i mam rozwidlenie. Tutaj mam Irwish. Duch smoka. Okej. Interesujące. I pytanie, którędy mam iść, by dojść tam, gdzie chcę dojść? Genialne pytanie. Oczywiście moim stylu. Dobra, pójdźmy tędy. I ciągle widzę duchy smoków, tak więc zabijmy je. Mam 10. poziom. Tkacz miecza, poziom. A może jednak nie? A może jednak się cofniemy? Dobra. Póki co w kontrofrację z ostrzami po prostu nie chcę wchodzić. Pójdziemy tędy. Może tu gdzieś... Fajnie, żeby powiedzieli mi, gdzie jest ta twierdza. Czy na północnym południu, czyli gdzieś po środku, czy na północnym zachodzie, czy na północnym wschodzie. Oczywiście nie mogli mi takiej informacji podać. Powiedzieli, że na południu. Tak. Tak, dokładnie. Udaj się na południe. Nie. Idź pan stąd. O. Widzę... Portal. Widzę pana, który będzie chciał mnie zabić. Okej, mamy tych kotów również. Fuck! Zaatakował mnie. Łaj! Dobra, bij go, Aria! Bij żelazo! Tutaj by się przydał młotek i palenisko. Przekułbym go w coś niegroźnego. Na tyle oczywiście, ile może być niegroźna kupa metalu. Ten to jeszcze mnie zabije. No jak? Zajebie mnie jak nic. Chociaż w sumie weźmy to teraz na logikę. Jestem w zbroi świtu, a ostrze bez problemu rozniosły armię całą świtu, więc no cóż. Nie no, mało tych wież rzeczywiście mają. Kolejna taka. Ty mnie zapierdoli. Świetnie. Już wiem jak nazwę ten film. Epic fail. Chodźcie ten styl. Nie zabijemy go. Za nic go nie zabiję. No dobra. Słuchajcie, wczytam znowu grę, zaraz wrócę. Dobra, jestem już z powrotem.
No i cóż, musimy jakoś się przekraść koło tego ostrza. Nie wiem jak ja to uczynię, ale postaram się. W ogóle tak z ciekawości, który oni poziom mają? 17, przynajmniej z nich będę w stanie walczyć. 1 plus. Na tyle minusów. Dobra, chodźmy tędy. Jego tu nie ma w chwili obecnej tego, więc może przebiegnę. Jakoś. Jest tylko ten smoczek, olejemy go. Wyobraźmy to w ogóle jakieś bagno są czy coś. Są te dwie wieże pilnujące przejścia do portalu do żywego lasu. No dobra. Okej, idziemy. Chyba będę musiał się przebić przez terytorium tych kotów. Coś tak czuję. Okej. To ja już nie ma, czyżby? Ja bym się z tego powodu cieszył. Nawet nie wiedzie. Dobra. 9 save. Tak, pójdę sobie tutaj. I tu, ponieważ widzę tutaj trupa, przy którym coś możemy znaleźć. Tak, pójdziemy, przeszukamy go. Potem przebijemy się przez terytorium kotów. Gitarsków. A potem, nie wiem, poszukamy tej twierdzy elfów. Gdzieś musi być w końcu. Dobra, daj nic ciekawego. Idziemy tak więc tutaj. Kompletnie nie wiem, co jest ta twierdza. Kompletnie nie wiem. Tutaj już się mapa kończy, prawda? No nie do końca. O, tutaj może być... Właśnie, monument mrocznych elfów, to byłoby coś. Z przyjemnością bym powitał takie znalezisko, ponieważ pozwoliłoby mi ono się przebić po prostu przez te szeregi. Za armią to mogę i się właśnie miałem sobie runę zmienić tak w ogóle. Zapomniałbym. Poziom 13, okej. I mam... nowego maga, poziom 19. No może wymienimy do tego czarodzieja. Okej. Dobra, chwila. Uzbrojmy go. W tą szatę. Okej. Jakaś broń. Dobra, weźmy tą kulę. Mu i... tą tarczę niech będzie. Jakiś hełm jeszcze by się przydał? Pancerz 20. Nie mam żadnego lepszego. Raczej nie. No dobra, jakieś pierścienie mu dajmy do... O, inteligencja plus 10. Ja nigdy nie wiem, jakie te pierścienie dawać. O, i magia ognia... La! Magia ognia... La! Kurczę! Magia ognia plus 10. Wysłowić się nie mogłem. Okej, okay, zapiszmy. Bo mam potykam nową rasę, tak więc musimy być ostrożni podczas badania. I wow! Troszkę jest. Oh, fuck! Dobra, tego się nie spodziewałem. Oczywiście ich przywódca ma być lewy ode mnie. Bo po czym się niszczy. Przynajmniej się przeżydzili trochę. Zobaczmy jak mi pójdzie z nimi. To był zły pomysł. Zdecydowanie. Co ja mam zrobić? O mój Boże, to jest chore. Chore. Dosłownie chore. Jak ja mam przez nich do cholery przejść? Dobra, chwilę sobie odpuszczę już to.
Bo w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że on się w miarę podobał, a przynajmniej się pośmiali się przy moich nędznych próbach przejścia obok tych przeklętych oszy, kotów i innego plujastwa, które tu się pałęta. No ale w każdym razie, w tym miejscu się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!